Cześć, witam Was w poradniku jak zawiesić satelitę na orbicie okołoziemskiej w grze Kerbal Space Program. Po pierwsze, ten poradnik będzie dosyć taki podstawowy dla graczy, którzy dopiero zaczynają z tą grą, więc będę tłumaczył każdą rzecz. Postaram się jak najbardziej oczywiście. Więc po pierwsze wchodzimy w przedmiot, budynek, ten oto po środku. Tutaj się buduje rakiety, to chyba oczywiste. I teraz rozpoczynamy budowę rakiety od wyboru kadłuba. Tutaj są kadłuby osobowe. No, kadłuby osobowe ważą dosyć dużo, dlatego ja wolę taki malutki. Ten, jak widać, waży 0,04 dry mass, a ten 0,8 to duża różnica. Więc najlepiej zacznijmy od takowego. Kiedy już mamy taką małą płytkę, to najlepiej... A dobra, nieważne. Potrzebujemy czegoś, żeby kontrolować jakby tą rakietą. Oczywiście każdy może robić jak chce. Każda satelita może wyglądać inaczej, może nie zawierać nawet żadnej części, której ja użyłem. No, ale kto co woli. Ja zawsze montuję moduł SAS. To takie coś... Właśnie. Tłumaczę dokładnie, jak to teraz robię. Ruszając rolką w górę i w dół, widok leci do góry lub do dołu. Natomiast kiedy przytrzymam prawy, mogę obracać. A kiedy przytrzymam lewy shift, mogę przyzumować albo oddalić. Moduł SAS służy do tego, żeby nasza rakieta po prostu nie wywróciła się w powietrzu. Że jak będzie leciała, to żeby nie złamała... No dobra, złamać się w pół, to raczej złamie się, kiedy źle ją zbudujemy. Ale żeby na przykład nie spadła z kursu. To jest zwykły moduł SAS. Ten. I jeszcze jest zaawansowany moduł SAS. Ten, no... Wydaje mi się, że on nie działa. Najprawdopodobniej robię coś źle, ale jakoś nie pasuje mi. Nie wiem dokładnie, jaka jest między nimi różnica, chyba wagowa. No, ten jest znacznie lżejszy. Ale dobra. Zamontuję ten. Tak wyżej. Nie musicie robić identycznie tego co ja, bo to w końcu satelita na najprostszym w sumie poziomie. Dobrze. Tutaj teraz wchodzimy w architekturę. I wstawiamy... No, takie coś. Możemy zbudować co innego, ale najlepiej, żeby to było jak najcieńsze. Teraz buduję jakby najważniejszą część rakiety, samą w sobie satelitę. No, bez niej to zbytnio... To jest tak naprawdę ta satelita, która będzie. A w sumie trochę ją przestawię, bo niewygodnie będzie nią mi manewrować. O, kiedy chwycimy za sam w sobie kadłub, to przenosimy cały statek. Dobrze. Najlepiej podnieść go dosyć wysoko. No bo rakieta będzie duża, to satelita będzie mała. Więc na czubek wstawiamy jakąś czaputkę. Najlepiej niebieska, może być też ta ciemna. Ale taka... trochę za mała według mnie. Dobrze, teraz zrobię małą przerwę, żeby sprawdzić, czy się nagrywa.